Siemano wszystkim, witamy wszystkich z Jaworzynki, z granicy polsko-słowackiej. Las to już jest granica. Tam te chałupy to jeszcze Polska. Dzisiaj zaś skitur. Trochę się wystraszył, bo deszczem tam na Kubalunce waliło, ale już ta droga wydaje się być tam lepsza jak wczoraj. I tutaj, co ciekawe, nie wieje, a u nas w Ligocie wiatr chyba 60-70 na godzinę i zimniej jest w Ligocie, a tu jest dość ciepło nawet. Oczywiście jest mróz, ale wydaje się być ciepło. Także fajne tereny. Tam jest Trójstyk za tymi gojami. Tam już w oddali widać czeskie kępy i słowackie. Przekraczaniem granicy to trochę nie ma co szaleć, ale myślę, że tutaj żaden nie będzie miał jakiejś pretensji. Tak, to już widać Słowacja tutaj, bardzo blisko. To jest miejscowość Czerne. Oczywiście no trochę jest zdziwiony, bo szału ze śniegiem to tutaj nie ma. A co ciekawe, jakieś takie pierszczunki tutaj lecą. Tu widać polską stronę. Ja tam kiedyś pójdę tam. Ja my jakieś szli z Mariolą. Stąd rzech przylos. Widziałem w Wiśle mnóstwo ludzi na Skolni tym. Na Siglanach też. I no powiem szczerze, że te wszystkie szkolenia, jakie tam niby są, to jest wszystko jeden wielki pic na wodę fotomontaż. To jest ominięcie przepisów po prostu. Dlatego ja tam no nie miałem nawet zamiaru jechać. No bo po co, nie? Gnieść się tam w tym tłumie 15 minut stoć w kolejce i jeszcze się zarazić. No nie, no z tym zarażeniem to żech przesadził, ale żadnego zarażenia tam nie będzie, ale no, 4 stoki czynne, nowa osada, Klepki, Siglany i Skolnity i ludzi tłum dosłownie. Strach pomyśleć, co będzie za tydzień, jak wszystko otworzą, nie? 12 lutego. No to tak, witamy z GoPro. 7 lutego. Granica polsko-słowacko. Kiedy oczywiście przekraczać za bardzo nie mogę. Skitur. No bo stoki jeszcze zawrzyte. Co prawda podjeżdżał na Soszów, ale no uznałem, że nie wyjada tam i tak też było. Dali ta lodowica tam jest. Tak, tutaj jest potok chyba Czadeczka już. W tych dolinach jest więcej śniega jak na kopcach. W Ligocie wieje, a tutaj cisza. I jakieś pojedyncze kropelki deszczu. Coś, co po prostu mnie trochę zaskakuje, bo tak być nie powinno, nie? U nas w Ligocie minus 10 było, piwnica, a tutaj całkiem spoko. Kurde, ja już jest na Słowacji, ale jaja, to muszę z tym pytać. Muszę z tym pytać i nie wolno. Ja nie wiem, kiedy ja przez granicę przeszedł. Ale jaja. Nie, no trzeba się wpitać. Tu jest droga do Jaworzyńska. Oczywiście to nie jest tak, że ja idę trasami, których nie znam. Ja tu był na rowerze kiedyś i kojarzę teren, także ja już jest na Słowacku autobana.
jest Czadeczka, potok. Zakaz wjazdu dla pojazdów pendlerowych. Muszę pytać tu. Ja się wlos na Słowację. Tego formalnie robić nie mogę, chociaż autat jeżdżą tą drogą. Granica nie jest zamknięta. No ale kusić wlosu nie ma co za bardzo, nie? Dobra, fajnie się idzie, wiatru nie ma. No i co mamy robić? No jak te stoki zawyte, tak jak ze zgodą, no te niby te szkolenia są, ale to jest pic na wodę, fotomontaż. Ludzi tam w cholerę. Także to się tak tylko nazywa, że to są szkolenia. Jak widać, jest to już granica państwowa. Nikogo tutaj nie ma. A tam jakiś znak. Kurde. I tam muszę wyjść i sprawdzić, co to jest za znak. Pod tym skali te. Kurde, ale zaś granica przekraczać. Kwarantanna dostaną. Ja tu przeszedł już przez ta Czadeczka, po moście oczywiście. Tu mamy jakoś ścieżka trzech harnasi. To niby jakaś tam chyba prowadzi. Tam widać jakieś wydeptane do wierchu. Ale to dziwne, bo żeby aż tam iść. Tu jest takie miejsce odpoczynkowe też do rowerzystów. Zafoliowane. Żeby tam żaden nie siadł, nie? Bo wiecie, straszna pandemia jest, nie? No. Tu mamy też jakiś żółty szlak rowerowy. To oznacza, że robaty kiedyś przyjedzie i go sprawdzi. Przejdę się tą ścieżką trzech harnasi. Kajte tam je zakludzi. Widać, że tu jest dość uczęszczane, dość wydeptane, to się tam przejdę. To jest taki dość fest podejści. Musiałem się rozepiąć. Ścieżka trzech harnasi. Podejście. Spore. Tutaj mamy jakoś kapliczka. Zielony szlak turystyczny. No, ja bym tu chyba raczej autem już nie wyjechał, bo tu jest sam lód. Tam kajś za tym kopcem jest trójstyk. Tam widać słowacko autobana. Tam to nie tam szedł. I tu widać ten słupek. To jest właśnie ten szlak trzech harnasiów też. Także ja tu przeszedł przez ten mosteczek i się nie wyrypał. To jest dobre 1,5 metra wysoko nad tymi przypopkami. To jest naprawdę fajnie. A teraz mnie czeka tutaj takie podejście dość spore. Ale damy radę. Fajny teren. Super tu jest. Trójstyk. Na biegówkach leczą. A ta poskorupa jest ze śniega, bo deszcz padze taki lekki. Ciekawa sprawa, bo widocznie śnieg troszkę popadywał, ale tego śniega tutaj za wiele nie ma. Dobrze pamiętam, że za tym ołtarzem jest przejście na Słowację. Tutaj w ostatnią sobotę sierpnia
zawsze jest msza. Odprawiałem przez biskupów. Ja myślę, że bardzo znane miejsce, trójstyk granic trzech państw. Tamta chałupka w oddali jest czesko. Tu ten pomnik, ten monolit to jest Polska. Ja, tam kraj te schody są. A tu jest Słowacja. Dobra. Dajże granica przekroczył, ale nie tu. Ale ja słupków nie widział, także ja je usprawiedliwiony. One są pod śniegiem. Ja ich nie widział. Dobra, idziemy dalej. Choć pan Droba jest na jakimś Dziewiczym Stoku. Tam czesko-herczawa widać. Ktoś szedł już na nartach. A tu nikt nie szedł. Jako to jest? Dobra. Tam za tymi strumami jest ta słowacko-autobana. No, jakoś mi się tam nie uśmiechło iść. Nie wiem, czy się nie wrócę, bo zapomniałem, że jakby chciał przeleźć na Herczawa, to tam jest taka krzypopka dość głęboko i będzie problem. Słyszeć tych Czechów tam. Czeski psy szczekają. Ale podejdę jeszcze kawałek i zobaczymy. A jak nie, to się wrócę. Słuchajcie, zdecydowałem, już tam dali nie idę, bo tam są jakieś chaszcze, a ta autobana jest tutaj dość wysoko. Także ja się wracam. Nie idę tam, kajże chciał, bo to jeszcze jest trochę daleko, a też już jest trzecio, więc nie będę się tam srął. A przecież są jeszcze inne tereny do oglądania. Ja tam na kole już wiele razy jechał. Były tam rajzy. Także nie będę się rozmieniał na drobne. Kurczę, GoPro mi coś szwankuje. Czy to mróz, czy... Chociaż nie ma mrozu, bo ciągle taki deszczyk popaduje, taka mrzawka. A jo, jak widzicie, idę cały czas. Cała ta rajza idę bez rękawic, słuchajcie, i porozpinanych je. No faktem, że mi jest ciepło, ale też nie ma co szaleć z tym rozpinaniem, nie? Dobra. Tak więc fajnie się idzie. Szkoda, że to GoPro szwankuje. Mróz, a może już akumulatorki będą do wymiany. Bo to jest dziwne, żeby wstawić naładowany akumulatorek i 5 minut już nie ma energii, nie? A tu nie ma mrozu. Widzicie, że ja idę bez rękawic, nie? O. To u nas, o właśnie, jak widzicie, nie ma w ogóle wiatru. A w Ligocie, jakże wyjeżdżał, to wioło niemiłosiernie i minus 10 stopni. Ale to tak godali, że w górach będzie ciepli i nie będzie wiatru. A u nas, kurczę, wiatr wszystko piorunowe. Słyszeć ta autobana, ale nie będę się tam przedzierał przez te choinki. Dobra, wracam się. Ślad mam wydeptany, także spoko będzie. Jak ktoś za mną tu pójdzie dzisiaj, albo jutro, jak tych śladów nie zasypie, to się nieźle wnerwi. Na Słowację. No to ja je zaś na tej drodze słowacki. Słuchajcie, no, jako skorupa się zrobiła. W ogóle taki zamarznięty deszcz wchodzę. Powiem wam, że trochę się boję, bo tam jeszcze mgła idzie albo śnieżyca. I to już jest decyzja taka, że trzeba się stąd brać. Trochę się boję autem jechać, bo jak się o taką wydobyca. Tam też jest taka mgła. Kurczę, ale wiatru nie ma tutaj nic. A u nas tak wzięło. Dojdę do tego miejsca, kaj rzekł tutaj wcześniej wylos. Jakby kto chciał, to sobie może fojera zrobić. Chałupy czeskie widać. Tam jest przewidywana droga na trójstyk właśnie.
ze Słowacji. Tutaj widać miejscowość Czerne, a ja już był tam w Skalitym. Jak to nie wie, to następna miejscowość za Skalitym to jest Wardoń. Tu jest asfaltowo druga, z tego co pamiętam. Kukurajza już kiedyś była. Zresztą jagodą, albo idę oznakowanym szlakiem, albo tam kajrajza była rowerowo, bo nie chce się wpuszczać w maliny. Chociaż przed chwilą żeś się puścił tam trochę w maliny i żeś się wrócił, bo uznał, że to nie ma sensu, nie? Mam ze sobą picie, oczywiście kofola musi być, ale też już się by da brał, bo jutro na pierwszą zmianę trzeba stać o 4 rano, a nogi też już czują. I wiele to 8 km. Tydzień temu było 10, no ale dzisiaj jest po górkach, po kępkach, nie? Fajnie się idzie, nie ma wiatru, na ten ta lodowica mnie trochę denerwuje. Mam nadzieję, że auto nie zamarzło. Co ciekawe, ten szlak trzech harlaczów, on tam prowadzi od tego tego parkingu na trzycatku i mnie tam zatrudził fajnie. Także ja się spotkał już z autem na trasie, ale już do niego idę. Już doszedł do miejsca, kaj także wcześniej szedł. Zamykam tutaj ta moja pętla mało i idę już w stronę turystyku. Chociaż na samym turystyku nie będę, tylko idę już bezpośrednio na drugie, na trzycatek. Z turystyku na trzycatek. Ja, tak to dziwnie brzmi. Także fajnie. No, już trochę nogi czują. Te moje dzisiejsze łażenie, jeszcze jakieś 2 km do auta i będzie wić. A wiatru dali zero. Deszczyk taki niegroźny. No, bardziej się obawiam teraz mgły i jazdy autem przez kubalunka, żeby się tam co nie porobiło. Odbiło się mi kofolum. Ja kofola najlepsze na świecie, na wszystko. Czechów oglądam tylko z daleka, tam włazić mi nie wolno. Co do Słowacji, no to chyba też nie, ale to są takie dziewicze tereny, więc tutaj żadnego raczej nie będzie. A poza tym za chwilę będą mnie mogli smoknąć, bo za parę metrów będzie granica. Tak, no to jak widzicie, więcej takich wariatów tu było. Już jest granica. Jest. Jako przecinka ja wiesz, z granicy słupek jest. Tam pewnie jakaś będzie drugi. No to ja już jest w Polsce. Tam pójdę za te chałupy. Tak, to są moje ślady. Zaczął, aby tam nic nie było. No. Ale tego śniegu to za dużo nie ma. Szału nie ma. Ja tam widzę, tam ci ludzie. Bać pan Roba się zapomniał szyba zasłonić, bez tuż ma lodowica na szybie, ale już to puszczo. Już zaczynał odmarzać.
spróbować, też będzie można. Ale cóż, boję się tej kubalunki trochę. Ale no dobra, już rejza zakończono. Jadymy, mam nadzieję, w całości i bezpiecznie do domu, żeby nic się nie stało. To zaczynamy przygoda z kubalunką. Mogę się zdobyć mokro, ale z tego co jest bardzo zdradliwe, to niby czarny asfalt w tych kolejnach, ale to może być cienka warstwa lodu, a o tym za bardzo bych się przekonać nie chciał. Tak, no to przełęcz kubalunka żech osiągnął. Teraz będzie największa atrakcja zjechać z tego dziadostwa. Stój! No, już widzę co się dzieje. Jest mgła. Mieszkań nie był na drzewie. Nie wytrzymał. A jedźcie w trzy dupy. Że jest lodowisko na drodze. Widać nawet szruny na drzewach. To oznacza, że jest bardzo niedobrze. 20 na godzinę jadę. Mechanizm, ale czasem się i tacy trafiają. To jest gołuleć. No tak, tak, to jest bardzo mądre, bardzo mądrze zrobił teraz. Na czołowaj się. Aleś był teraz się popisał, mądry. Kubalunka 20 na godzinę przejechano. Spar nawet tu jest. Tutaj jak ktoś nie wie, to po prawej stronie jest galeria trofeów Adama Małysza. Droga na przełęcz Salmopol. O Jezu. Porąbą tutaj. Myślę, że nawet gdzie idzie objechać. Jedź tym autobusem, jedź. Jest kierunkowskazy nie tak. Siedliony. Co tu się odwali? Jedź. Thank you.
Dobra. Muszę pierwszeństwo. Jedź. Mają ustąpić pierwszeństwa, a wymuszają dziadę. No jest oblotu, no. Idź w prawo. Tak, na Skolnitym dużo aut. Wszyscy się szkolą. Pić na wodę fotomontaż wszystko, bo to tylko się wypełnia taki specjalny druk. Pobiera się go ze strony internetowej ośrodka. I niby że się ma jakieś porady instruktora. Doszły do mnie wieści, że kto chce, to ma te porady instruktora, więc to wszystko jest po prostu ominięciem przepisów. Ja oczywiście nie jestem przeciwko temu, bo jak najbardziej, jeżeli oni mają cały czas stać, no to powinni ruszyć. W ogóle to całe zamknięcie stoków to jest nienormalne moim zdaniem. Stoki powinny działać cały czas i nie powinno być jakichś ograniczeń, tylko nakazać ludziom zasłaniać gęby i tyle, no. A tak resztę normalnie puścić i by było ok, ale no niestety, że musiał wymyślić inaczej. Bardzo mądrze. Zniesienie, skrzyżowanie. To nic, że nie było nic widać. Bo się mu nie chciało poczekać te 300 metrów, aż będzie dwupasmówka. Zapaskudził mi się daje jeszcze te pasmówki. Dwupasmówka i nie szło poczekać, spokojnie wyprzedzić teraz. Nie, to oni musieli na wzniesieniu i na skrzyżowaniu prawie już wyprzedzać. Ludziom się tak strasznie śpieszy do grupy. No. Tu się jeszcze choinka świeci. Ale widzicie, polują tu jednak. Haha. Ja powiem tak, ja mam prawo jazdy już ponad 17 roków. Jeśli chodzi o zatrzymywanie przez policję, to może z 5 razy w życiu mnie zatrzymała. O, tu coś się zaś dzieje. Zaś pogotowie, nie? Tym razem straż. Fajermany.
Wyliczony. Druga dobrze utrzymano. Mokro. Czy lodowicy nie ma, to nie wiem. To na to, że nie da, ale wszystko się może zdarzyć. Teraz będzie z drugą na Rudzice. Jakże rano jechał, to by łabiło. Wygląda na to, że się nic nie zmieniło. Prawie tej drugi tutaj. A więc jadymy wolniej. Więc tak pracują nasze służby drogowe. Widzicie, jak ta droga wygląda. Lód? O właśnie, na rondzie lód. A rundę jakiś po chwilę. Co, jemu trzeba podjechać, tak? Lód jak to piorunek. Jeszcze tylko światła LED-owe. Ja pierniczę, dwie lodowisko. Druga jeszcze gorszy stanie. Jedź w górę. Jedź, jedź. Bo tu też lodowica na drodze. Ta droga Alojzego Krzyża na Brunów. Właściwie już jest Brunów. Tylko czy nasi też tak drogi utrzymują, nasza gmina, czy będzie lepiej zrobione. To w ogóle nie ma nic odśnieżone, zajeżdżone to jest, nie widać już tego tak bardzo, ale jest wszystko. W ogóle niczym nie sypali. Dobra, no to dojeżdżam do domu, kończymy już to nagrywanie. Udało się bezpiecznie przejechać, już muszę najpierw jeszcze dojechać do chałupy, ale już nie powinno się nic wydarzyć. Tutaj śnieg na wioty jest, więc dziękuję wszystkim za uwagę. I do zaś.